Przeczytamy na początek taki oto tekst. A odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Oczywiście fragment pochodzi z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 16, wersety 16 i 17. Witam w kolejnym maceranku. Dzisiaj, moi kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, niezwykle ważne słowa. Jezus zwraca się do swoich uczniów, nie do przypadkowych ludzi, ale do swoich uczniów, ci, którzy chodzili z Nim, ci, którzy słuchali Jego kazań, ci, którzy widzieli cuda, które czynił, i pyta ich: za kogo ludzie mnie uważają? Padają różne odpowiedzi. A to jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem albo jednym z proroków. I Jezus zadaje drugie pytanie. A wy? Co wy myślicie? Kim ja jestem? I wcale nie słychać jakiejś gremialnej odpowiedzi. W zasadzie z tekstu wynika, że zapadło milczenie. Wyobrażacie sobie, oni nie wiedzieli, kim jest Jezus. Nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. I nagle wyrywa się Piotr i mówi: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Całkiem możliwe, że od któregoś z apostołów dostał z łokcia. Całkiem możliwe, że ktoś mu popatrzył głęboko w oczy. W tym wzroku było takie stwierdzenie: no ale żeś się wyrwał. I wcale nie żartuję, bo to tak prawdopodobnie było. Dlatego, że odpowiedź Jezusa mówi bardzo wyraźnie, że Piotr nie otrzymał odpowiedzi poprzez przemyślenia, poprzez studia jakieś, oczywiście mamy na myśli studia biblijne, poprzez rozmowy z wieloma ludźmi, ale Jezus mówi: to nie ciało i krew ci objawiły tę prawdę, ale objawił ci to Ojciec, Ojciec w niebie. Czy ta prawda, czy ta wypowiedź Jezusa ma dla nas znaczenie? Otóż ma znaczenie podstawowe, zasadnicze. Zwróćmy uwagę, że wtedy, kiedy człowiek upadł, sięgamy do pierwszej księgi Mojżeszowej, już usunięty z ogrodu Eden, Adam, 5 rozdział, 1 Mojżeszowy, 3 werset. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Bardzo często słyszę, jak nawet chrześcijanie mówią, że my jesteśmy wszyscy dziećmi Boga, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. Biblia mówi wyraźnie, że człowiek, takim, jakim go dzisiaj widzimy, takim, jakim go poznajemy w bezpośrednich relacjach, to istota, która została zrodzona na podobieństwo samego Adama. A kimże był Adam w czasie, kiedy zrazał swojego syna Seta? No chyba nie musimy tłumaczyć, że był upadłym stworzeniem. Był grzesznikiem, który zbuntował się przeciwko Bogu. A więc to, co Adam nam przekazał w swoim duchowym genotypie, to bunt. To dlatego jesteśmy ludźmi, którzy rodzą się z tendencją do buntu przeciwko Bogu. Kiedy człowiek się rodzi, kiedy staje się już w miarę samodzielnym maluchem, to czego rodzice go uczą? Uczą go zła? Uczą go buntować się? Uczą go wybijać okna sąsiadom? Uczą go, jak się kłócić z nimi? Jak wymuszać na rodzicach to,
czego akurat nie dostaje? Nie, on to wszystko umie. Rodzice uczą go, nawet ci najgorsi rodzice uczą go tego, co dobre. Co świadczy o tym, że rzeczywiście Adam przekazał nam pewien depozyt. Niestety, depozyt w postaci buntu i grzechu. Dlatego, kiedy Piotr staje wobec pytania, kim ty jesteś? Panie, co mam odpowiedzieć na pytanie, kim ty jesteś? Skąd mam wiedzieć, kim ty jesteś? Nie mógł wiedzieć? No nie mógł wiedzieć, dlatego że Piotr był przedstawicielem tego świata. Piotr był grzesznikiem, powołanym przez Chrystusa, owszem, ze zdumieniem przyglądającym się temu, co czynił, co mówił Chrystus, ale czy to zmieniło jego życie, czy to zmieniło jego postawę? No nie, to jeszcze nie był ten czas. Piotr nie wiedział, kim jest Jezus. A nawet jeśli by się jakoś tam próbował domyślić, to i tak by się nie odważył pójść za tą myślą. Dlatego, że uznałby, że to bałwochwalstwo. Bo człowiek nie może być Bogiem. Co rzeczywiście jest prawdą. Dlatego słowa Pana Jezusa dają nam wiele do myślenia, bo mówią... Mówi Pan Jezus, to Ojciec Ci objawił, kim ja jestem. To nie ciało i krew Ci objawiły, ale Ojciec. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, dlaczego dzisiaj Kościół jest w tak kiepskiej kondycji? Ośmielę się powiedzieć, że dlatego, iż bardzo wielu ludzi w Kościele nie wie, kim jest Chrystus. Ktoś mi zarzuci, że znowu krytykuję. Nie, ja niczego nie krytykuję, stwierdzam fakt. Tak, wielu ludzi, obawiam się, że większość ludzi w kościołach nie wie, kim jest Chrystus. Nie ma pojęcia. I znowu ktoś powie, no jak to? Przecież słuchają kazań, przecież czytają Biblię, przecież dyskutują na temat Boga, na temat Jezusa, no jak? Jak nie znają, jak nie wiedzą. No dobrze, to zobaczmy, co Biblia mówi. A może komuś się oczy otworzą. Ponieważ Piotr, rozpoznając Jezusa, nie użył swoich, można powiedzieć, ludzkich możliwości, bo do niczego by nie doszedł, ale przyszło objawienie z góry, z nieba. Dzisiaj to, że słuchasz kazań, to, że czytasz Biblię, to, że się modlisz, to nie jest dowodem na to, że jesteś wierzący. To w ogóle nie jest dowodem na to, że jesteś uczniem Pana Jezusa. Posłuchajcie. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 11 do 13. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A dlaczego go nie przyjęli? Bo go nie rozpoznali. Tak jak Piotr go nie rozpoznał. No to w takim razie co? Jesteśmy straceni, no bo jeżeli ci, którzy z nim obcowali twarzą w twarz, nie rozpoznali go, to co my możemy zrobić? Słuchajcie. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. No i tutaj mamy istotne wyjaśnienie. Jacy ludzie są w stanie rozpoznać Chrystusa? Jacy ludzie są w stanie świadomie pójść za Chrystusem? Jacy ludzie są w stanie powiedzieć, że Chrystus to Mesjasz, to Zbawiciel świata, to jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem? Tylko ci, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc mówimy o innym narodzeniu niż to, które dotyka każdego z nas, jeśli pojawiamy się na świecie. Nie pamiętamy chwili swoich narodzin, ale niewątpliwie rodzimy się z łona swoich matek. Niewątpliwie nasz ojciec miał w tym skuteczny udział.
I niewątpliwie, należy powiedzieć to jasno i głośno, narodziliśmy się z ciała i z krwi. Z ciała i z krwi. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Tylko króciutkę na ten temat, bo to nie jest nasze rozważanie, ale to ważne. Dlaczego Jezus tak eksponował właśnie swoje ciało i swoją krew? Bo oprócz wielu ważnych aspektów jest tutaj ten jeden niezwykle ważny. Ciało i krew nie są w stanie objawić nam Jezusa. Ciało i krew. Ciało przybite do krzyża, krew płynąca po krzyżu i wiara tego, który patrzy na to, całkowicie zmienia naszą optykę. To, co było przekleństwem, czyli ciało nasze, krew nasza, staje się teraz objawieniem. To taka ciekawostka, ale nie dotycząca naszych dzisiejszych rozważań. Ludzie, którzy narodzili się z ciała i z krwi, uwaga, stali się kim? Dziećmi Bożymi. A dlaczego? Bo uwierzyli w Jezusa. Nie ma żadnych dzieci Bożych na świecie in gremia. Nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Jezus wyraźnie powiedział do Żydów, że ich ojcem jest diabeł. A więc mamy na świecie dwa rodzaje dzieci. Dzieci Ojca Niebieskiego i dzieci Ojca Kłamstwa. Dzieci Boga i dzieci diabła. Czy w kościołach mamy dzieci diabła? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to czyim jesteś dzieckiem? Przecież tylko ci, którzy rodzą się na nowo, nie tylko z ciała i z krwi, ci tylko są dziećmi Bożymi. I ci tylko wiedzą, kim jest Chrystus. Jeśli urodziłeś się tylko z ciała i w jakiś religijny sposób zainteresowałeś się Kościołem, czy Biblią, czy modlitwą, czy nawet osobą Jezusa, to nie wiesz, kim jest Jezus. Jaki mam na to dowód? Prosty. Zobaczcie na pewne kręgi ludzi zainteresowanych Jezusem, a to Świadkowie Jehowy. Czy też ci, którzy związani są z ruchem Epifanii. No, bardzo podobne ruchy. Za kogo nie uważają Jezusa? No, do końca nie mogą się pogodzić w tej sprawie. Albo anioł, albo prorok, albo posłaniec, albo Syn Boży, ale na pewno nie Bóg. Tutaj nie ma dyskusji. A za kogo uważają Syna Bożego Jezusa Chrystusa katolicy? Za Boga? Czyżby? Na pewno? A jak go traktują? Czy słuchają go? Nie. Czy przejmują się jego słowami? Nie. A dlaczego? Bo nie narodzili się na nowo, nie mają pojęcia, z kim mają do czynienia. Nie mają pojęcia, kim jest Jezus Chrystus, bo gdyby się narodzili na nowo, to chodziliby w uniżeniu przed Chrystusem. Nie ośmieliliby się powiedzieć, że przez jakiegoś Antka czy Franka można się dobić do Boga, skoro sam Chrystus powiedział, że jest jedynym pośrednikiem, że tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Nie znają Chrystusa. Znają Go według ciała, a to znaczy, że Go w ogóle nie znają. A protestanci, czy znają Chrystusa? Ja myślę, że wielu z nas w tej chwili już tak łatwo nie odpowie. Tak. Dlatego, że jeśli by Go znali, to by nie robili tego, co robią. Jeśli by Go znali, to nie żyliby jak ludzie niewierzący. Jeśli by go znali, to by go słuchali, to by go miłowali, to by chodzili w uniżeniu przed nim. Tak jak to robił pierwotny Kościół, Dzieje Apostolskie 2 od 42 wersetu.
Nie, wielu z nas nie zna Chrystusa. Wielu z nas nie ma pojęcia, kim jest Chrystus, bo narodziliśmy się tylko z ciała i z krwi, a nigdy nie narodziliśmy się z wody i z ducha. Nigdy nie przyszło objawienie z nieba, kim jest Chrystus. No zwróćmy uwagę, że aby wiedzieć, kim jest Chrystus, musimy mieć objawienie z nieba. Musimy mieć coś, co przyjdzie do nas nie przez ciało i krew, ale przyjdzie do nas w zupełnie nowy sposób, z innej rzeczywistości. Nikodem, który przyszedł do Jezusa i który chciał z Nim dyskutować, który sam przyznał, że mamy kłopot z Tobą, bo rzeczy takie, które czynisz, to może czynić tylko ktoś, kto z nieba przyszedł, ale, słynne ale, a Jezus mówi: Nikodemie, mówię ci, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. I dalej: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Czy zrozumiemy wreszcie, że nie wystarczy starać się być lepszym człowiekiem? To nie jest chrześcijaństwo. To jest oszustwo, w które ktoś nas być może wprowadził. Tylko i wyłącznie człowiek, który rodzi się na nowo, z wody i z ducha, staje się człowiekiem wiary. Człowiek religijny to człowiek, który nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic, dosłownie nic. Ktoś powie: ale przecież ludzie takie dobre rzeczy robią. A niech tam sobie robią. To niczego nie zmienia w ich pozycji. To jest tak, jakbyś w błocie taplał się z innymi i podzielił się kawałkiem błota z potrzebującym. Czy dobrze zrobiłeś? No pewnie dobrze. Ale co to zmieniło w waszej pozycji? Nic. Dalej jesteście utaplani w błocie. Oczywiście są różnice pomiędzy ludźmi. Ludzie są potworami czasami, tak jak Stalin, Hitler, Robespierre. Tak jak wielu innych, szczególnie wojujących komunistów i lewicowców. I są zwykli grzesznicy, którzy być może nigdy nie założyli obozu koncentracyjnego. Ale to nie zmienia niczym ich pozycji przed Bogiem. Ponieważ żeby wejść do Królestwa Bożego, a więc stać się częścią Bożej rodziny, musisz narodzić się na nowo. Kiedy narodzisz się na nowo, zawsze jest to z łaski, to wtedy poznajesz, kim jest Chrystus. I padasz na kolana i nie masz nic do powiedzenia. Kompletnie nic. Raczej milczysz w przerażeniu, a w końcu milczysz w uniesieniu, w uwielbieniu. To jest prawdziwe poznanie Chrystusa. To dlatego, kiedy Piotr, zapytany, za kogo mnie uważacie, nie był w stanie nic powiedzieć sam z siebie. Ponieważ ciało i krew, z których się narodził, nie były w stanie mu niczego objawić. Ale wtedy, kiedy Duch Święty z łaski Boga objawił mu prawdę, kim jest Chrystus, to powiedział to głośno. Pytanie, czy to rozumiał? Nie. Dlatego, że wszystkie wydarzenia, które następują później, pokazują, że Piotr nadal nie rozumie. Ale czy to zniechęcało Jezusa? Nie, ponieważ Jezus wiedział lepiej niż my wiemy, że tym ludziom jest potrzebne, między innymi Piotrowi, nowe narodzenie. A on wiedział, że nowe narodzenie jest możliwe wtedy, kiedy przyjdzie Duch Święty na ten świat, kiedy przyjdzie Duch Święty do uczniów Jego. Ale żeby to było możliwe, Jezus musi złożyć ofiarę z siebie samego na krzyżu Golgoty. Z jednej strony jest przerażające, jeśli myślimy o tym, co Jezus przeżywał i co myślał o tym wszystkim, a z drugiej strony rozumiemy, dlaczego On się dał zabić.
No i jesteśmy kompletnie bezradni wobec takiej miłości. Ta miłość sprawia, że my zaczynamy rozumieć, że aby innych przyprowadzić do Chrystusa, aby innych przyprowadzić do zbawienia, to musimy całkowicie z siebie zrezygnować. Bo tylko wtedy On może nas użyć. Tak jak użył swojego Syna, aby w Jego krwi oczyścić nas z naszych grzechów, o ile uwierzyliśmy, że ta ofiara została złożona także za mnie, podłego grzesznika. Nie ma innej drogi do poznania Boga, jak tylko narodzić się z Ducha Świętego, z wody i z Ducha. Nie ma innej drogi. Ciało i krew nic nie poradzą. Ciało i krew są absolutnie bezradne. Absolutnie bezradne. Ilu z nas, zasiadając w swoich kościelnych ławkach, jest narodzonych na nowo? Ilu? Jeśli nie wiesz, czy jesteś narodzony na nowo, to nie jesteś narodzony na nowo. Bo człowiek, który jest narodzony na nowo, wie o tym. Skąd wie? Dlatego, że jak uczy 1 Koryntian 3,16, taki człowiek jest świątynią Ducha Świętego. A obecność Boga w życiu człowieka nie może być niezauważalna. Jeśli nie zauważamy obecności Boga w naszym życiu, jeśli ledwo dajemy sobie rady z tym, żeby z tygodnia na tydzień przeżyć, będąc członkami takiej czy innej społeczności, to znaczy, że czynimy to własnymi siłami. Nie wyśmiewam tego, nie lekceważę tego, ale musisz sobie uświadomić, przyjacielu, przyjaciółko, że to nie jest coś, czego Bóg chce dla ciebie. Że ty żyjesz o własnych siłach, a nie żyjesz w mocy Ducha Świętego. Jeśli to się nie zmieni w twoim życiu, to nic się nie zmieni. Będzie tylko gorzej, ponieważ im będziesz starszy, tym będzie przybywało problemów. A problemy, jeżeli nie znajdziesz sposobu na to, żeby złożyć je na Chrystusa, zabiją cię. Tak jest z grzechem. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Miło jest, kiedy spotykamy dobrych ludzi. Ale wtedy sobie uświadamiamy, jak niesamowitą pułapką jest sytuacja, w której ludzie poprzestają na chodzeniu do kościoła. To jest jak żaba, która została włożona do garnka do zimnej wody. Woda jest powolutku podgrzewana i żaba się ugotuje. Nie wyskoczy z tego garnka. Ale czego nie polecam, jeżeli ją wrzucimy do wrzątku, to zrobi wszystko, żeby z tego wrzątku uciec. Ktoś, kto nie jest narodzony na nowo, ktoś, kto żyje tylko na poziomie ciała i krwi, nie zauważa, jak skutecznie umiera każdego dnia. Nie umiera dla Chrystusa, ale jak niszczy swoje życie i niszczy swoją wieczność. Nie daj sobie ukraść wieczności. Nie daj sobie ukraść Królestwa Bożego. Jeśli nie wiesz, nie jesteś pewny, kim jest Jezus Chrystus. Jeśli twój stosunek do Jezusa nie jest upadnięciem na kolana, to ratuj się, póki możesz, bo żyjesz tylko o siłach własnego ciała i własnej krwi. A to się skończy śmiercią. Amen.